Cześć i czołem, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczepsan i dzisiaj jesteśmy polowie na... Czemu ja mówię, że jesteśmy polowie na Palionowie? My zawsze jesteśmy na Palionowie na tym kanale, ale nie jesteśmy na Palionowie na moim drugim kanale, który nazywa się Szczepsan Plus. Jeżeli jeszcze nie wiecie, no to mam trzy kanały, na które możecie wbić, na których pojawiają się filmy. Oczywiście w tym momencie na kanale Filip Szczypka jest lekki zastój. Przepraszam, nie pojawiły się odcinki przez weekend, bardzo za to przepraszam. Niestety całkiem możliwe, że filmy nie będą się pojawiać do 18 maja, z tego powodu, że wyjeżdżam, robię zapas i po prostu nie mam na zwyczajnie w świecie czasu na to, żeby nagrać jakieś vlogowe filmy, bo one wymagają ode mnie o wiele więcej czasu, którego po prostu teraz nie mam. Ale obiecuję, że jak wrócimy później, to wrócimy oczywiście na ten kanał. To nie jest tak, że ja go porzucam ponownie, tylko oczywiście, że na niego wrócimy, tylko no po prostu sytuacja wynikła taka, że po prostu mam masę rzeczy teraz innych do roboty, ale to jest chwilowe tylko, więc za chwilę tam wrócimy. Ale w każdym razie na kanale Szczypsan Plus 75 tysięcy wybiło, a na kanale głównym 210 tysięcy. Dziękuję wam za to bardzo serdecznie. Na kanale Filip Szczypka 74 200. Kto jeszcze, kogo tam jeszcze nie ma, zapraszam, żeby tam wbił i był na bieżąco, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy coś wypuszczę. Nieważne, dzisiaj jesteśmy na Palionowie, tak jak powiedziałem. I słuchajcie, na poprzednim odcinku dowiedziałem się, że Palion i Bzyku są uwięzieni gdzieś tam, właśnie w tamtym więzieniu prawdopodobnie. I jest to mocno podejrzane dla mnie, że w ogóle tam jest jakieś więzienie. Ja nawet nie wiem, kiedy ono tam powstało, szczerze wam przyznam. Wiem, że mijałem je kilka razy na odcinkach i nie zwróciłem w ogóle na nie uwagi, bo byłem zajęty kontentem, który miałem do zrobienia. A po prostu tam jest jakieś więzienie, które powstało totalnie nam, że tak powiem, pod nosem, a ja tak osę po prostu żyję, nie? I dla mnie mega to dziwne jest, że w ogóle to tam jest. No ale dzisiaj będę chciał się z tym zaznajomić i zobaczyć, o co dokładnie tam z tym chodzi. To jest jakaś nowa skrzynka. Prezent dla Szczypsona od Milki. 27 diamentów, 14 bloków czerwonego konkretu. Mamy 11 emeraldów, mamy jakąś książkę i cookie. Dobra, przeczytajmy sobie książkę. Dziękuję za pomoc w ściągnięciu bomby, gdyby nie ty, to by mnie nie było. No, co ja mogę powiedzieć, no. GG. GGS, no. Widzowie, no, że tak powiem, ugraliśmy to, no. No nie wiem, no. Skłamałbym, gdybym powiedział, że to nie moja zasługa. No ale to też zasługa Bzyka, mam nadzieję, że Bzyk również dostał swoją, prawda, nagrodę, że nie zapomniała o nim. No ale nieważne, no w każdym razie bardzo miły prezent, bardzo mi się podoba. Zbierzmy sobie to tutaj, żeby tutaj więcej nie stało. I tą skrzynkę możemy odłożyć sobie na przykład do innej skrzynki, bo mam tutaj straszny syf. Ale te cenne rzeczy oczywiście... Nie. Ja tutaj mam taką specjalną beczkę, w której chowam wszystkie prezenty od Milki, więc tu se schowam. No ale diamenty i bloki emeraldów to niech wlecą do naszej, prawda, cennej skrzynki, w której już trochę tego mamy, więc lepiej to tutaj do... Ile ja mam diaksów? A bo ja chyba zabrałem... Dobra, ja chyba zabrałem wszystkie Yetiemu, nie? Jak mi się kojarzy. No to w takim razie nie mam aż tak dużo, jak mi się wydawało, po prostu... Znaczy, w sumie, nie no, ja mam dużo, nie? Ale zabrałem je temu. Dobra, tu chcę zrobić za lekki porządek, bo widzę, że to mam straszny jakiś taki syf w tym wszystkim. Zróbmy coś takiego, tu postawmy to, podki tutaj. Nie wiem, czemu tu jest perła w ogóle i co tutaj robi ten music disk, nieważne. Nie wiem, po co mi ta płyta, ale okej, jak już ją mamy, to niech jest. W każdym razie, chciałbym jeszcze jedną rzecz zrobić, ponieważ tak, mamy podki na niewidzialność, co nam się na pewno przyda w najbliższym czasie i tak dalej. Aczkolwiek muszę ich dorobić, bo to jest taki awaryjny, że tak powiem, system. Ja zabiorę ze sobą troszkę tych emeraldów. Znaczy, zabiorę na razie wszystkie. Dlaczego? Dlatego, że chcę się przejść tutaj do tych moich villagerów, zobaczyć, czy tam nie ma przypadkiem czegoś fajnego, co ja bym mógł tutaj za te emeraldy zrobić. I przy okazji naprawiłem tutaj, prawda, wszystkie trzciny. Więc w tym momencie możemy sobie nawet zebrać to i w tym momencie cieszyć się ilością trzciny, którą, prawda, tutaj mamy. Fabryka znowu, że tak powiem, działa. Aczkolwiek chcę zrobić automatyczną fabrykę trzciny, z tego powodu, że wiem, że da się to zrobić, a ja, kurczę, dalej tego nie zrobiłem. Nie wiem dlaczego, ja muszę za każdy raz ręcznie zbierać, a wystarczyłoby naprawdę niewiele i bym miał tutaj naprawdę niesamowitą fabrykę, którą chciałbym zrobić zresztą. Więc ja to na pewno sobie tutaj gdzieś zrobię w międzyczasie i wam to pokażę na filmie. Dzisiaj po prostu tutaj sobie zbierzemy, także mieć jeszcze zamienimy to na emeraldy u tych wieśniaków, bo wiem, że tam mają oferty z tym związane. No i po prostu sobie coś ogarnę. Dlaczego to chcę zrobić? Dlatego to chcę zrobić, że liczę na to, że może tam będzie coś, co pomoże mi w uwolnieniu Dave'a i Paliona z więzienia Yetiego. Moje włosy, ja jutro idę do fryzjera, widzowie, rano, więc już jutro będzie git, nie? Musicie zaakceptować niestety to, że wyglądam dzisiaj jak, prawda... Jakbym miał problem jakiś ze sobą. No ale nieważne. Zejdźmy tutaj do tych wieśniaków i ogarnijmy sytuację, jak tutaj sytuacja wygląda. Czy te wieśniaki mają... O, nie schowałem ramki, no to super. Dobra, zobaczmy tu. Mamy tak, za emeraldy knockback sharpness. To mi się nie przyda w uwolnieniu Dave'a i Paliona, więc to jest średnie. Diamentowa siekiera? Nie, my mamy już lepszą o wiele diamentową siekierę, więc tu lipa. Mending jest spoko. Mending jest git ogólnie i ogólnie mending można by było sobie, że tak powiem, ogarniać. Aczkolwiek szczerze mam takie...
Nie no, nie wytrzymam z tymi włosami, widzowie, to jest przecież jakaś tragedia. Przecież ja ciągle muszę je poprawiać, bo mnie już denerwują na tym czole, jak mi tak spadają. Dobra, kurde, teraz jakoś, nie wiem, w miarę lepiej. Nieważne, w każdym razie multishot nam się nie przyda, raczej swapping edge to był sweeping edge. To co to było? Oj, nie pamiętam, co to było. Nieważne, w każdym razie tutaj też nic nie ma, co by nam się przydało. Tutaj. Nic średnia. Ej, tu w ogóle mocno średnie rzeczy są, tak szczerze, jak tak patrzę sobie na to. Bo ogólnie żarcie moglibyśmy sobie ogarnąć, mielibyśmy więcej żarcia. To jest ogólnie git tutaj wyekspić tego chłopa na najlepszego. Chociaż on jest najlepszy, nie? Bo chyba najlepszy jest diament w ogóle. A tu? Tutaj nic, tu też nic. Tu też nic. Dobra, czekajcie, ten miał chyba papier. O właśnie, ten miał papier, to musi. Nie no, naprawdę, ja tutaj po raz kolejny przychodzę i tutaj nie ma craftingu. Ja muszę sobie tu w końcu ogarnąć crafting, bo ja zaraz zwariuję, jak ja craftingu nie będę miał w tamtym miejscu. Zrobię to teraz, bo jak ja tego teraz nie zrobię, to znowu następnym razem przyjdę na odcinku i znowu tutaj nie będzie craftingu. Dobra, ogarnijmy sobie. Dobra, wiecie co, zabiorę na razie stąd. Po prostu, bo tu mi nie jest potrzebne, że tak ten crafting, a tam mi się na pewno o wiele bardziej przyda. A tam jest masa innych jeszcze craftingów, więc po co robić nowe. Dobra, tu i postawmy sobie tutaj, w tym miejscu, na środku, prawda, pięknie crafting. Robimy papier, tutaj tak, i teraz wymieńmy to u niego na te emeraldy. No i fajnie, mamy 3, można jeszcze więcej, mamy 5 emeraldów, troszkę expa, no i w sumie spoko. To odłóżmy sobie tutaj, papier też, no to możemy odłożyć. Dobra, bierzemy te emeraldy, idziemy. To ogarnąłem to wszystko. Ten w sumie nie ma tutaj nic, co by nam się przydało do walki z Yetim, ale chciałbym dzisiaj jeszcze też zajść w sumie do tego więzienia i zobaczyć, czy tam się coś przypadkiem, wiecie, jakoś zbadać teren, bo może będziemy mogli się tam jakoś włamać. Bardzo by było miło, jakbyśmy się tam jakoś mogli włamać, tylko za bardzo jeszcze nie mam pomysłu, jakbyśmy to mogli zrobić, ale na pewno jakiś pomysł, że tak powiem, prędzej czy później nam do głowy wpadnie i coś tutaj ogarniemy. W każdym razie, ja muszę, zabiorę sobie tą podkę na niewidzialność w razie czego, żeby mieć jedną, bo wiecie, jak to się mówi, przezorny zawsze ubezpieczony, czy jakoś tak. Dobra, idziemy w tamto miejsce, ściągnę sobie elytrę, bo mi na razie nie jest potrzebna, a nie chciałbym, żeby ktoś mnie zauważył, więc muszę mieć podkę pod ręką, żeby po prostu ją wypić. No i idziemy zobaczyć, czy ktoś tam się przypadkiem nie kręci w tym więzieniu i zobaczyć, czy jest jakieś może fajniejsze wejście do środka. Nie chce mi się wchodzić po tej górze, dobra, założę jednak tą elytrę i sobie tam po prostu wlecę. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie w okolicy. Czekajcie, tutaj sobie przelecę tak boczkiem. O, tak, tu wyląduję. O, tu są troszkę mobów, ale proszę mnie zostawić. Tu przechodzimy. O kurczę, jest Yeti przed tym, jest Yeti. O nie, akurat tutaj tyle szkieletów we mnie strzela, zostawcie mnie. Nie, ja nie mam strzału, dlaczego nie mam strzału? Dobra, tak, ogarnijmy tutaj to. Dobra, tylko chcesz jednego zabić i żeby dropnął. Jest strzała, dobra, git, jest strzała. Dobra, teraz jesteśmy uratowani. Tamci się wybiją, tutaj załatwimy. Łup, łup, łup i teraz tu. Dobra, tak, gdzie jest ten ostatni? Tam, dobra, super. Jesteśmy, o kurde, nie, on żyje jeszcze, on żyje. Dobra, chodź tu. Dobra, jest git, dobra. Udało mi się to przeżyć. Dobra, gdzie jest ten Yeti? On tam gdzieś był przed. On ciągle krąży przed tym wejściem. Pewnie jakoś to zabunkrowuje. Ostatnio Bzyku tam to jakoś bunkrował lepiej. No i nie wiem właśnie, czy oni planują to jakoś zabezpieczać. On jest w środku, patrzcie, lata tam w środku. O nie, o nie, o nie. Ja nie mogę się tam. Czekajcie, wiecie co, wypiję tam potę na niewidzialność. Będzie bezpieczniej po prostu. O nie, mam tyle strzał w sobie teraz. O nie. To się nie dzieje naprawdę, ale mamy pecha. Ale mamy pecha. Nie, 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 no dlaczego? Akurat te szkielety tak mi psują plan cały tutaj. No dobra, no trudno. Najwyżej wbijamy się. O kurde, prawie tu wpadłem. O kurcze, ale by był przypał. Tu najwyżej stajemy przy ścianie i udajemy, że. Albo tak, przy bloku i udajemy, że się w blok wszystko wbiło. Nie no, trzeba bezpiecznie grać. Czyli nie możemy się za bardzo ruszać, trzeba patrzeć, gdzie jest ten Yeti. O, znikają te strzały powoli. Proszę, zniknijcie ze mnie wszystkie. Zniknijcie. Halo, strzały. Gdzie jest ten Yeti? Dobra, on tam krąży w środku dalej. Dobra, podejdę trochę bliżej i zobaczmy, co on tam będzie robić. Zniknęły te strzały już? Jeszcze nie. Dobra, podejdźmy tu, tutaj i teraz tak. Widzę go tam, widzę, że jest za tym murkiem. O, nie możemy się teraz ruszać. Dobra, niech on sobie wyjdzie na spokojnie. Dobra, jest. Ja tutaj czekajcie, patrzcie, ja tymi strzałami po prostu udaję, że jest. Oj, dobra, on poleciał gdzieś. O, kolejna strzała znikła. Dobra, jeszcze jedna, niech zniknie i już jesteśmy, że tak powiem, uratowani. I możemy na spokojnie go śledzić. Gdzieś poleciał, tylko ja za bardzo. O, jest, nie, jest dalej przed. O, szkielet do niego strzela. O, leci gdzieś. Leci gdzieś, wystraszył się tego szkieleta, czy po prostu zaleci? Nie wiem szczerze, ale ta strzała mnie tutaj mocno, że tak powiem, ogranicza. Nie, on lata dalej nad tym więzieniem. Proszę, niech zniknie już ta strzała, błagam, zniknij, bo już nie mogę z tym. O, jest, dobra, znikła. Dobra, świetnie, dobra, gdzie on jest?
gdzie jest ten Yeti? Zgubiłem go. Tutaj latają te mory nocne. On gdzieś tam latał nad tym więzieniem. To on tutaj ewidentnie, że tak powiem, lubi to swoje królestwo, które mu się tu udało zbudować. Ale dobra, musimy czekać. Gdzie on jest? Bo ja go nie widzę. Gdzieś mi się znikł, że tak ujmę. Czekajcie. A nie, widzę, tam jest Nick? Tam jest Nick. Dobra, widzę go. Dobra, lecimy tam, lecimy do niego. Zobaczmy, co on tutaj kombinuje, bo to jest... O, szkielet, czy on mnie widzi? Nie widzi mnie, no i dobrze. Jak mnie szkielet nie widzi, to Yeti tym bardziej. Dobra, i co on tam kombinuje? On tutaj coś tu buduje. Nie chcę tam na razie wchodzić, widzowie, bo tak jak powiedziałem wam na poprzednim odcinku, chciałbym zebrać ze sobą więcej po prostu potek na niewidzialność i po prostu wejść tam z większym asortymentem i w ogóle być przygotowanym na to, że będę tam musiał spędzić trochę dłużej. Mam... Yeti coś pisze, o. O co chodzi? Nie rozumiem. Dobra, poczekajmy może, nie wiem, co on, czemu on napisał o na czacie. Nie wiem, bardzo, bardzo dziwne, ale okej, niech zobaczymy, co on kombinuje, bo to jest dziwne, co on tu robi. Dobra, on wszedł z powrotem do tego więzienia, no ja tam na razie nie wchodzę, tak jak powiedziałem, bo nie jestem na to przygotowany. Musimy się na to przygotować, więc musimy poczekać ewentualnie, aż on wyjdzie. I ja sobie zjem tutaj chlebka może. Nie widać mnie dalej? Dobra, nie widać mnie, jest git. Ile mamy jeszcze? 5 minut mamy niewidzialności, okej. Okay. O, dobra, wyszedł. I teraz co on tu? O, strzelają w niego te szkielety. Dobrze, ładować w niego, czyli go nie lubią, no i bardzo dobrze. Dobra, on gdzieś leci, mam nadzieję, że nie na... O, bije go, dobra, jest bardzo dobrze, że go to odbije. Niech tak mu będzie. Dobra, on leci gdzieś na palionowo teraz, no dobra, musimy lecieć w takim razie za nim. Ja bym sobie poleciał elytrom jakoś, patrzcie, tylko nie chcę tak, żeby on mnie zauważył, więc ja sobie tutaj tak poszybuję, on też poleciał akurat, więc teraz takie szybkie szybowanie tu robimy i lądujemy tu, na tej wieży. O, dobra, jesteśmy tu i teraz możemy zobaczyć, co on robi. Jest na domku Dave'a w tym momencie, w tym starym domku Dave'a, no i leci gdzieś w stronę, czy ja dobrze widzę, że on leci w stronę mojego domku? Dlaczego on tam leci? Co jest grane? Dlaczego on tam leci? Czekajcie, musimy tam się dostać jakoś. Wow, może mnie zauważyć. Dobra, ściągam elytrę już, bo już na mnie polecę. Dobra, on idzie gdzieś do mnie na chatę chyba. Czekajcie, ja muszę przejść, idę tym mostem tutaj, bo nie wiem, jak tam mam się inaczej dostać. Idziemy tu, to jest najszybsza trasa, myk. Dobra, on gdzieś, nie wiem gdzie poszedł totalnie, trzeba szukać Niku. Gdzie jest ten Yeti? Gdzie on jest? Zniknął? A nie, jest przed tym. Stoi przed tą moją chatą. No widzisz, kurczę, podoba ci się taka nieośnieżona? No ja, jasne, że tak. Jest o wiele lepsza niż taka zaśnieżona, jaka była wcześniej. No. I co on teraz tu kombinuje? No, on tutaj, on ewidentnie chce wejść do mnie na chatę. Tylko czego on tutaj szuka? Czemu on mi to tak zrobił? To nie wygląda dobrze. Dobra, wchodzę za nim. O, dobra, jestem w środku. Dobra, i co on tu kombinuje? Ja mam miecz, więc jakby zaczął tu coś kombinować złego, to mu walnę ten, tylko mam 3 minuty do końca, więc mam nadzieję, że on sobie stąd pójdzie w tym czasie. Ej, co on tu zrobił? Zostawił tu jakąś książkę. Czy nie? Czy on tu zniszczył coś? Zniszczył chyba. To jest... spłata długu? O co chodzi? Jaki dług? Jakiego długu spłata? Nie rozumiem tego. Dobra, on tutaj coś krąży po tym moim domku dalej. Zostaw moje skrzynki, kurczę, nie. Dobra, ja tam w sumie nie mam nic cennego. Ważne, że on nie wie, gdzie jest ta najcenniejsza skrzynka, to tyle, że tak powiem, nam wystarczy. Tam mam najcenniejsze rzeczy, a co, no to niech sobie nawet bierze, w sumie tutaj mam taki syf. O, tu mógłbym go zrzucić, żebym rozwiązał wszystkie nasze problemy. Dobra, niech on sobie już pójdzie, bo ja tutaj chciałbym zobaczyć, co tutaj jest napisane. A, ryzykownie jest teraz to sprawdzać. Nie, zostaw mojego lisa. Ej, rzucił mu, że... No nie! A, dobra, rzucił mu takie normalne. To dziwne, bo myślałem, że rzuci mu zepsute. Dobra, on gdzieś leci? Chyba sobie już idzie. Dobra, to możemy na spokojnie zobaczyć, jaką spłatę długu tam chodzi. Bo dla mnie to jest mocno podejrzane, ja nie mam żadnego długu u niego, tym bardziej. To chyba on u mnie. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest napisane. Spłata długu. Jeśli chcesz uwolnić swoich przyjaciół, musisz zapłacić mi całą skrzynię. Co? Całą skrzynię diaksów za uratowanie kumpli? PS, wiem, że mnie okradłeś, więc teraz oddasz mi o wiele więcej niż... O nie, widzowie, o nie, czyli on wie o tym, że my go okradliśmy. Ja myślałem, że my to zrobiliśmy tak, że on nie wie o tym. A on jednak o tym wie, o nie. No dobra, ale ja nawet nie mam staka diaksów. Ja nie mam ogarnąć stak diaksów teraz, żeby mu to oddać, żeby wypuścił chłopaków. Nie, wiecie co, mi się wydaje, że to i tak jest jakiś taki przekręt, to jest przekręt moim zdaniem. I on wcale by mi tych pieniędzy, znaczy tych kumpli nie oddał za te diaksy, więc ja tutaj... O kurczę, jest tutaj znowu. Co on tu kombinuje?
Czekajcie, ile ja mam poty? Minuta 28. Nie, widzowie, ja nie mogę tutaj przybywać teraz, bo jeżeli by mi się skończyła pota przy nim, to jest lipa mocna, więc ja w tym momencie sobie pojadę kolejką do laboratorium. Tam się gdzieś schowamy, wejdę do mojej bazy pod tostem, tam będę w miarę bezpieczny i tam powinienem też mieć jeszcze jakieś potki na niewidzialne, więc sobie to ogarniemy. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. O, to zamknę, dobra, tutaj zamykamy. No i co, i mam nadzieję, że rozwiążemy jakoś tą sytuację i jakoś uzbieram ten całą skrzynkę diaksów. No bo, jak, no nie wiem czy ja to uzbieram, no spędzę najwyżej całą noc w kopalni. No ale trudno, spróbujemy. W każdym razie, to by było na tyle, trzymajcie się, pozdro.